get this done. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i... Ilusior. Witam was już po czterech moich odcinkach. Obiecałem, że w końcu będzie ten koop. Jest, jak najwyraźniej działa. Trochę się martwiliśmy, jak to będzie w ogóle wyglądało, ale jest, jak właśnie sobie to wyobraziłem. To może parę zdań wstępu. Co my tu będziemy teraz robić? Bo na razie nie ma misji pobocznych. Ale chyba możemy nawet eksplorować Paryż. No tak się po prostu pochuść tutaj na tych budynkach, które są. No i nawet jesteś na mapie. No jest. Tak, ja też się to widzę. To nie wiem, masz wszystkie naboje i tak dalej? Żebyśmy no tak. Kupować, to może zacznijmy coś typu zbieranie skrzynek. No to dobra. Oznaczyłem skrzynię Nomad. Widzisz tą skrzynię? Oznaczyłem. Czekaj. Skrzynię Nomad. Ty mi oznaczyłeś? Jeszcze ja nie widzę tej skrzyni. Nie pokazuje mi się. To idź najlepiej za mną. Dobra. Jest. Działa. Wszystko. Skocz na jumpa. Oluju. Ty żeś więcej stracił. Dobra, chodź tutaj. Ej, zabijemy tutaj przestępcę. Poszło. Zlutuj go. Tak? Tak, zlutuj go. A ja się uzdrowię. To tu trzeba podejść. A nie widzisz go? Nie, widzę, że jest martwy, leży tak jak w trumnie. No. Ale ten... Chyba o, jest, coś... No, okej, mam. Go lutuj. Dobra. Trzeba podejść od odpowiedniej strony, wiesz? Dobra, tu mamy skrzynię. Pewnie trzeba się będzie wspiąć. No pewnie tak. Dajesz. Okej, najlepiej wolałbym się tak wspinać, żebym jeszcze ciebie widział. Czyli musiałbym kamerą od dołu patrzeć. No ja jestem zaraz za tobą. Czekaj, zaraz, co z tą skrzynią? Oluju! Skoczyłem na ciebie. A, to będzie gdzieś tutaj mniej więcej. Dajesz skoka, nie bój się. Okej. Okay. Nie zabij się! A już się tak zatrzymał przed tą krawędzią samą. Dobra. Okej, okay, jest. Okay. Gdzieś tutaj powinno to wszystko być. A więc... Czekaj. Jeszcze raz sobie tą skrzynię muszę oznaczyć. Bo ona gdzieś mi kurde... Też sobie ją zaznaczę, jaką widzisz na mapie. Taka niebieska ja widzę... skrzynia. No jest taka obok nas. No to sobie też zaznacz. Aha, chyba już nawet widzę sposób na dotarcie do tej skrzyni. Czekaj, to za mną teraz. I... To ja biegnę. Dobra, i no, i jest balkonik. Teraz jak tam wskoczyć? Chyba tak trzeba by to zrobić. No jest balkonik, no tak chyba raczej. Dobra, i już dajemy radę. O, pod łóżkiem, albo obok łóżka. Dobra, ja biorę tą skrzyneczkę. Aha, aha. Trzeba mieć wytrychy? Trzeba mieć, wiesz co? Aby otworzyć tę skrzynię, trzeba zagrać w trybie nomada, czekaj, misję nomad w aplikacji. Aha. Czyli chyba czegoś takiego nie posiadamy, czyli na razie sobie trzeba to darować, ale dobrze, że wiemy, że tych skrzynek nomad nie możemy otworzyć. Zobaczymy inne. Tych niebieskich. Te czerwone, to są zamknięte. A, te, dobra. To nie wiem, może najpierw po artefakt jeszcze. No możemy skoczyć. Jest niedaleko. Nie wiem, może w ogóle jakiś temat zarzućmy, bo wiesz, będziemy przy okazji biegać po tym świecie. W ogóle, jak pierwsze wrażenie, jak żeś w ogóle odpalił tą grę? To znaczy, na sam początek gra mnie trochę powkurzała, no. Ale przy instalacji, ale jest już... Dobrze, już raczej co nie... Co on zrobił? No ja stoję w powietrzu. Nie, bo ja chciałem się właśnie tam spiąć, ale coś nie pykło. Ale mniejsza z tym. No to kontynuuj, bo mówię... No bo ogólnie... jeszcze się bałem, czy mi pobrało kasę z konta, bo...
pisało, że pobrało mi tylko 10 zł z konta, jak kupowałem i tyle. Aha. Okay. No, ale w dniu premiery normalnie pobrało. No to dobrze, czekaj, bo będzie pewnie tutaj gdzieś ten artefakt. Sprawdź, gdzie są jakieś balkony. No. Tu już. O, tu coś widzę. Tu są wejścia do domów jakieś. To znaczy tu są. No właśnie, ja też tam się rozglądałem. Aha, tam te takie okna rozwarte. No. To wbijamy tam. Dobry. Ja wbijam drugim. Oluju, jak on skacze. Gdzieś to wyżej jest. Ale jest tutaj właśnie sposób. O! Lekkie lagi. Ja spróbuję może od drugiej strony. Czekaj. O, jest. Jest? Masz? Tak, weszłeś do tamtego okna. Podszedłem do tego, do tej tarczy wiszącej i to był ten artefakt. Dobra. Ale to szkoda, że nie może zaznaczyć, że jedna osoba z nas nie może zaznaczyć i my to obaj widzimy. Trochę szkoda. Ale możesz za to zająć się poszukiwaniem kokardy, która jest właśnie niedaleko ciebie. Aha, dobra, no. Do niej bliżej, ale chyba lepiej będzie, jak wejdziesz do wewnątrz tego domu. Teraz spróbuję, tutaj jest jakiś balkonik. A wiem, ona jest na balkonie. No to ją weź już, jak już tam jesteś. Okej. Okay. Wziąłeś ją? No wziąłem. A to ja jeszcze muszę wziąć. Ja pewnie też muszę wziąć ten artefakt. No to weź, tam będzie. Tam trochę wyżej się wspinasz do tego. A, no to dobra. Oluję, jak skoczył. No, niekiedy tak skaczą, że tego się nie da nawet opisać. Zabrałeś tą tarczę wiszącą? A, no jest. No to bierzem i masz ten. Okej, okay, mam. Wziął sobie taką wielką tarczę, schował ją pewnie do kieszeni czy gdzieś. No, tak w każdej grze jest, że wyjmiesz coś i chowasz to tak dziwnie. To coś jeszcze na temat, nie wiem, początku, bo mówiłeś, że cię wkurzały chyba lagi, nie? Wiesz co, nie, bo mi dostosowało ustawienia na ultra. Aha. I sobie, no, ale zmniejszyłem sobie na wysokie i jest naprawdę genialnie to wygląda. Czekaj, bo teraz patrzę, gdzie byśmy mogli jeszcze podejść. Nie wiem, którą rzecz byś chciał jeszcze zobaczyć i zebrać? Możemy podejść do jakichś skrzynek, żeby je otworzyć. Tych zwykłych, takie białe, no to skrzynia na, jakby to powiedzieć, nie wiem, jakbym oddalił mapę, to jakbyś biegł cały czas teraz w lewo. Teraz jak ja jestem? Tak, biegnij, bo ja cię widzę. Jestem, no ja jestem na samym szczycie budynku. No dobrze, ale biegnij w lewą stronę, moją lewą. O, i dobrze. Oluju, że się nie zabiłem. I biegnij do tej skrzyni. Ja cię już tak nakierowałem, jak gdzie masz tą skrzynię, chyba że sobie ją jeszcze nie oznaczyłeś. Ja mam do niej 100 metrów, ale ty już masz bliżej. Myślę, że dasz radę. No, tylko że mi jej nie pokazuje. No bo musisz sobie ją też zaznaczyć. No nie wiem, może gdzieś... A, dobra. Może widzę gdzieś ją. Będzie sposób na oznaczenie ją tak, żebyśmy mogli ją obaj widzieć. Nie wiem, coś kombinuję. Ale to chyba raczej niemożliwe. Ja się nie chcę zabić. Nie no, spokojnie. Nie ma gdzieś stogu siana? Okej. Zaskoczę tam? O kurde. jaki hardcore ze mnie. Dobra, ja biegnę tam. Dobra, to biegnij tam za mną. Mogę najwyżej poczekać na ciebie, bo wiesz. Lepiej ja biegnę drogą. Dobra, okej. A ty się możesz podleczyć z no wiem, w wiem. Górę. Bo masz mało hapsów, a ty nie jesteś tankowaty. Dobra, skrzynka na dachu. Więc czekam na ciebie. Ja jestem zaraz za tobą. Dobra, to ja mogę wyjść już. Dobra, zostawiłem ci coś. Jak coś to będzie tam 100 livrów. Mhm. Dobra. Możemy teraz przepędzić atakujących, jak widać.
Za pomocą bomby dymnej najlepiej to zrobić. Tylko że ja nie mogę jej chyba jeszcze zrobić, bo nie mam do niej. O, rzuciłem. A teraz zrób orła i chyba udało się. Ty! What? Już nie trzeba, udało się. Widziałem. Dobrze. A zniknęło ci to pomarańczowe pułko? No, zniknęło mi. Dobra, to ty się zajmij następnym, bo jest tam. Po drugiej stronie dachu. To ja poczekam na dachu, a ty tam zeskoczysz i użyjesz bomby dymnej. Dobra, czekaj. Masz na pewno bombki dymnej. To zejdź nieco niżej. Nie mam tego przedmiotu. Czekaj, ja nie mogę ci dać jakoś? Nie da rady? Nie mam bomby dymnej. Oluju, nie! Nie! Czekaj, już cię tam podratuję. Już podnoszę. No i mamy pierwsze koło ratunkowe. Ja po prostu tak, wiesz, skoczyłem, chciałem zejść na dół, a ty skoczył do rzeki. No, prawie do rzeki. No, na brzeg. Dobra, to nie wiem, znajdź inny sposób na przepędzenie. Na pewno coś się wymyślisz. Okej, możemy jednego zastrzelić. No dobra, próbuj. To zastrzeli. To znajdź sobie dogodne miejsce. Czekaj, ty też masz taki fioletowy znacznik na mapie? No, co to? Co to jest? No właśnie, nie wiem. Aha. A, pewnie się coś zbugowało, pewnie. Dobra. Jak to może jednak ja zrobię znowu. Będzie z głowy przynajmniej. Nie wiem, trzeba znaleźć jakieś cele do wybicia. To nie, teraz ty zaproponuj jakąś lokację. To czekaj, to zobaczę na mapę. I tak w ogóle, jeszcze wracając do Assassina, jak tam ci się podobały te dwie pierwsze sekwencje? Fajnie, nawet bardzo, bardzo taka fabuła dobra. Możemy iść po kokardę, wiesz? Jest na moście. To wiesz co, to ty prowadź teraz. Tak, dobra. I chętnie popatrzę. O, to ty idź po kokardę, a ja zabiję przestępcę. Dobra. Albo obaj zabijmy. No zabijaj drugiego. No jeps! Czekaj. O, pięknie. Dobra, ja jeszcze jestem zielony. Gdzie ty kogo tam widzisz? Tu jest. Aha, kokardę bierzesz, tak? Mhm. To czekaj, to stój tam, bo ja też bym wziął tą kokardę. Tak trochę dziwnie będzie to wyglądało, ale zawsze coś. Okej, jest. Pięknie. To teraz... mówiłeś, że no fabuła cię nie nudziła. No nie, jest taka, no fajna. Czekaj, w ogóle muszę odpalić stoper, bo wiesz. No. Na frapsie tego nie ma. A co to jest ten fioletowy znacznik? Aha, to no jesteś właśnie... ty. Tylko dlaczego... Aha. Dlaczego ja cię widzę dwa razy na mapie? Ja cię widzę jeden raz, ale ja widzę taki fioletowy znacznik, takie jak celownik. Aha, i ty masz 10% ukończonych sekwencji. Aha. Ja mam 9. Nie, to ty masz 9, przepraszam. No. Nie, bo patrzyłem przez chwilę. Tu jest krzyż. Ej, moglibyśmy coś innego zeksplorować, jakiś inny ten. Okej, to prowadź. Będzie. Możemy przejść przez most dalej. No okej. Tylko wiesz. I się trochę pobawić. No to... W którą stronę proponujesz? I się po prostu przejść sobie wzdłuż mostu i dalej pójdziemy. Okay. Dobra. Obydwoje wykończyliśmy. Nie, no nie sięgnąłem. Dobra, gleba. Gleba. Jest. Dobry. Dobre. To chodź na jakiś wysoki budynek. A nie lutujesz martwych ciał? Aha, ja sobie zapomniałem o tym. Pamiętaj, bo tu jest teraz to bardzo ważne. Czekaj, jeszcze tam... Tutaj.
Francuza, żeby mi tutaj nie oddychał. Możesz lutować i resztę. Okej. Okay. Tak, szukanie. Tu jakiś cywilny strefu. Co on robi? Co? Ej, widzisz tego gościa? Czy tu jedzie na tyłku? A teraz wstał, tak o. Widziałem. On tak jechał po prostu. No, w sumie widziałem już tego buga. Dobra, to teraz miałeś mnie prowadzić do jakiegoś miejsca. No, to chodź na dach sobie wskoczymy i no. Sobie ten. Tak powiem ci szczerze, że miałem okazję grać w... czekaj, bo tu jest jakiś... Co znalazł? A, sklep. No. A to czekaj, to sobie właśnie ten uzupełnię. Ja sobie też muszę trujący granat ogłuszający. Bomba dymna. Bomba dymna mi się sprzyda. To ja czekam na dachu. Sakiewka, amunicja. Dobra. Poczekam chwilę. Dobra. Dobra, ja już jestem. Tylko musiałem sobie kupić tą bombę dymną. Mhm. Nie no, spoko. Dużo FPS-ów mam. Nie ma problemów. No właśnie, masz teraz tego nowego kompa, no nie? No. Udało mi się jakimś cudem w ostatniej chwili to ogarnąć jeszcze przed premierą. No. W ogóle cud, takich mało. No ale może to nie jest jakiś komp warty z 10k, no ale chodzi. Ej, moglibyśmy iść na tamten kościół. Który? A, widzę. Ten, co ma dwie wieże. No to widzę, to już nawet tam biegnę. No. A co tam widzisz? A, to jest punkt widokowy? Mhm, chyba tak. Tam widzę skocz! Jedynie co tam widzę to kokardę. O, no to możemy iść po kokardę nawet. No, pewnie na szczycie wieży będzie. No, znając życie, tak. Jest tutaj. A może na takim półszczycie. To czekam tu, wejść sobie. Kurde, ciężko będzie gadać na jakiś temat, gdzie co chwilę coś robimy. No, bo co chwilę coś się dzieje. No właśnie, tu będzie ciężko, tu no tu gdzie ja stoję. Wiesz sobie. Wziąłeś? No wziąłem. Dobra, okej. Okay. Tu nie ma checkpointów. No. Znaczy checkpointów, viewpointa. Ale widzimy przestępców, to można ich ubić. Łohoho! Sięgniesz drugiego? Czekaj. Dawaj, sięgniesz drugiego, ja wiem. A bo go zestrzel, zestrzel go. Gdzie on jest? Odpal sobie wzrok orła. Ja za nim idę nawet. On mnie nie widzi. Zestrzel go. Czekaj, bo jakoś tak... Tu trochę... No strzelaj w niego. Co ty, nie możesz go uszczelić? Czekaj, bo nie mogę... Jestem na budynku i pewnie dlatego. To weź go zestrzel, a ja powalę złodzieja. Aha, on jest tu. Dobra, to ja biegnę już tam. Dobra. Jest tu. Złodzieja już powaliłem. Pięknie. No ten się na mnie lampił, a ty żyć głodnie tu. Ja muszę ogarnąć, jak się z tego strzela, wiesz? Aha, i wiesz co, jak ty go przeszukujesz, to ja już go nie mogę przeszukać w tym roku. A, to sorry. No bo to są nasi wrogowie, więc no nie może być tak, że ty go zlucisz, to on będzie coś jeszcze miał. Aha, co robisz? Nic. Przez chwilę wyglądałeś jak duch. Ważnie. Nie, bo mnie trochę zlagowało teraz. To co, to gdzie idziemy teraz? Mam, czekaj. Możemy iść tą zwykłą skrzynkę ogarnąć. Dobra, to prowadź. W sumie. O. To jest 50 metrów tylko to. To wiesz co, ty tam idzie, a ja sobie znowu pozabijam. Dam sobie radę. I skatowany. To idź po tą skrzynię. Nie wywalacie? Nie. No to dobrze. To poczekaj tam, jak zbierzesz tą skrzynię. Dobra. Żebym miał, wiesz, namiary. Dobre. Poczekaj, tylko ja muszę znaleźć. Dobra, biegnę już tam. Ja ona jest tam... Ona jest tam trochę gdzie indziej. Ona jest tak jakby niżej.
Aha. Ja nie mogę trochę znaleźć. Teraz ogarnę tą sytuację. Może w budynku jest. Albo jest chyba tutaj? Czekaj. Ło! Uluju! Jak ty żeś skoczył. A dziękuję. A, ona jest gdzieś pod mostem. No, tam gdzie ja jestem chyba w tej chwili. Jest. No. No. Gdyby nie wzrok orła, to ja bym jej nie zobaczył. Dobra, to najpierw ja tam. Ej, no co robisz? Co ja zrobiłem? Stałeś na skrzynce. A no widziałem, ciebie teraz wywaliło. 150 livrów dostaniesz. A ja się muszę w tej chwili podłączyć w tym jumpie. A ty żeś tak skoczył. Śmieszny. Dobra, dostałeś. O, to już piękny. Okej, to zbieramy dalej hajsy i gdzie idziemy? Ty. Przez chwilę widziałem misję w trybie kooperacji, albo mi się zdawało. Tak? Nie wiem, nie wiem, to musiał być jakiś błąd. Czekaj. Na mapie można zobaczyć nawet poziom trudności dzielnicy. Tak? Tak. Miło. Gdzie byśmy tu mogli przyjść? Dobra. Te czerwone skrzynki chyba nie będą dobre. I znowu widziałem. Nie wiem, moment. Zamknięta skrzynia, tutaj jest jakiś czerwony teren, artefakt. A tu jest dużo w tamtej, co byliśmy w tej dzielnicy, to było dużo tych skrzynek. No to tam możemy to pozbierać. Moglibyśmy skoczyć, tylko to jest trochę daleko. Ale w sumie jesteśmy na moście. Nie jesteśmy przy moście. Czekaj, co to jest? Most wymiany. To ja, co robimy? Idziemy po tamte białe skrzynie? I tutaj jest jeszcze kokarda, tam jest niżej. No to prowadź w końcu. No to... to jest, ale dalej mnie rozpieprzają te skoki. Ale tu musisz śmiesznie wyglądać. Pomyśl sobie, że idziesz sobie ulicą i nagle gościu skacze po murku czy czymś. Zawsze to mnie dziwiło, że ci ludzie nigdy nie są zdziwieni. A skoczył sobie jakiś gościu z wieży kościoła, co tam? Pewnie. Niech się zabija. Ten się legnął na sianko. Dobra, zabijaj tam, bo widzę, że jest do ubicia. Zostaw! Okej. To zabij go, aha. To jest tamten gościu. Dobra, lecimy dalej. Dobra, okej. I tak dorobimy się z tych skrzynek. Ale ściął też. No, pasowałoby trochę... wyjść na jakiś budynek. Czekaj, tutaj nie ma nic? Dobra. Nie, raczej nie powinien nic. Dobra, prowadź. O, ja dostałem 50 punktów kredu. No dobrze, będziemy dostawać co chwilę jakieś te punkty, nie punkty. A to się sprzedaje. Tak. Zazwyczaj przy kupowaniu właśnie tych... tych kolorów ubrań i no. Materiałów. Powiem ci szczerze, że jestem zachwycony tym, jaka jest wielka mapa. Jak się z łatwością z nią można poruszać. No właśnie, brakowało tego bardzo w tej serii. A teraz będzie tego nadmiar. Założę się. O luju, skoczyłem. Znowu bym się zabił. Dobra. Powalić złodzieja najpierw muszę. Ło! Tam przy tym tłumie widzę. A tutaj jestem. Dobra, ja go już tam złapię. Już wracam. A tutaj są ci. Co? Rzuciłem bombę. Dzięki! Pewnie niepotrzebnie. Spinaj się do góry. Dawaj. Ale przy tłumie powiem ci, że jest strasznie głośno. No i właśnie, nie warto przy tym tłumie być, bo to strasznie zagłusza. Dobra, jakby tu skoczyć. No, widzę tą najbliższą skrzynię, nawet nie trzeba zaznaczyć, nie mam tłumie. O, jest przestępca. No. To ja go mogę zabić. To go zestrzel. Uluju, gdzie ja jestem? No zejdź!
Piechoty za mną. Okej, ja się muszę chyba trochę uleczyć. No, ja jeszcze nie muszę, bo wiesz, ja nie dość, że jestem tankiem, przyjmuję mniej obrażeń, to jeszcze mam więcej HP. O, jest. Dobra. Dobra, widać tam skrzynię, to nawet nie trzeba ją zaznaczać. Przeszłem sobie po palenisku u kowala i... Pewnie spali się. Czy jest jakaś skrzynia? O, jest. Dobra, znalazłem ją. Dobra. Bo ja przeszłem tam przez kowala po jego palenisku. Okay. Dobra, tutaj jest 100 tych. No dobra. No, czemu nie mogę? Jest. Musisz podejść chyba o tym. Nie, no tak trochę trzeba będzie się z tym bawić. Ale nie, no, jeszcze. Tutaj gdzieś jest kokarda jeszcze. A, jest, owszem. Ale to chyba na dachu, nie? Co tutaj tak ci ludzie uciekają? Nie, to chyba jednak jest w środku budynku. No to wychodzi. Dobra. Zabrałeś tą kokardę? Nie. Czekaj, ja spróbuję. Jest tutaj. Zapraszam do mnie. Dobra, wspiąłem się komuś na doniczkę. Może nie będzie zły. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest ta kokarda? A tutaj gdzie jest? W środku budynku, na piętrze. Aha, ja jestem pod tobą. Czekaj, w łóżku się skąpię. No czemu? Kurde. Okej, okay, jestem. Szukaj mnie. No nie! Z drugiej strony. Zbyciarzu. A powiem ci, że szybko się zdobywa te kokardy, dlatego dobrze, że ich jest i tak dużo. No, dobra. Poluję, nie na dół. A tutaj nie... pokazuje jakąś ten, czekaj, co to jest? Co ci pokazuje? Takich, co to jest? Graj teraz w trybie współpracy. Ale co ci pokazało? No taki czerwony znak, dwóch gość, no dwa takie... A, no widzę, czekaj, to może w końcu jakaś misja ruszy. O, to by było zarąbiste. Czekaj, no upuść się, ty luju. No kurde, ja muszę... słucha się mnie. Czekaj, ja muszę ogarnąć, jak się strzela z tego muszkietu. O, jest. Max 4 graczy, ale w dwóch też można. Poziom trudności akurat jest dla nas. Sam raz. Ono tu. Czekaj. Bo ja muszę zabić przestępcę. A to czekaj, to ja ten odstraszę atakujących. Benocha. Czemu odlicza nie było? What the hell, ja spadłem. Aha. Czekaj, ubiję. Nie ogarniam, jak się z tego strzela. Ja w ogóle sobie to zaznaczę na mapie, tą misję dla nas. Okej. Okay. I przy okazji... Czekaj. A, wybiłeś już to. Czekaj. Holy! Biegnij. Kacz do góry. Dobra, yes. Posprzątany. Kary już nie dostanę. No, czekaj. Bo ja muszę... Tak, tym się... Celuję. Aha, masz tam do zestrzelenia. No, o coś jest. Odliczanie się zaczęło. A nie wiem, co to jest za odliczanie. Trochę dziwnie wygląda. Ej, znowu coś oznaczyłem. Aha, bo... No ta! Ej! No? No, patrz, przyciśnij sobie LB. No. I A. Wtedy oznacza ci i dla mnie, i dla ciebie. Aha, nam... zajebiste. No to... Czekaj. Bo ja muszę tu... Dobra, już tu... Zajebista rada. No nie ma co. No to świetnie. Zapamiętam to. Wręcz. Dobra, zaczniemy tą misję w trybie kooperacji. No. Bo ona jest niezmiernie ważna. Czekaj, tylko jeszcze zlutuję ciało. Poczekaj, no. Nie, bo ja strasznie kocham exploring. Bez niego to ja nie dożyć nie mogę. Nie! Ja pierdolę. Coś ty znowu zrobił. Już. Skoczyłem. Już cię drugi raz zrobił. Drugi raz. Chciałem skoczyć na dach, a ten skoczył na ziemię. Zarabiam na tobie. Bez obrazy. Czekaj, jeszcze jeden przestępca. Spróbuj go zestrzelić. Który? No tam ich widzisz, nie? Weź zestrzel jednego. Czekaj.
Tylko nie tego, gdzie ja jestem, tylko śledź go. To czekaj. Dobra, już jednego zabiłem, zajmij się drugim. No już ubity? No. Ale zastrzeliłeś? Nie. To kupiłeś tą umiejętność? No kupiłem, jest, tylko nie wiem jak to się strzela. To a to za chwilę. Popatrz w sterowanie. No to czekaj. Ustawienia. To ja już czekam na ciebie przy misji kooperacyjnej. Aha, która zniknęła? Aha. Czekaj. No zniknęła. Nie, jest ta misja, ona się pojawia. Dobra, ciszej tam, ninjo. Nie, bo dobra, coś tam mówił. I do wygrania są tu nagrody, widzę. Ale patrz, my możemy spokojnie sobie sami, no nie? Ty sobie gdzieś pójdziesz i ja sobie gdzieś pójdę i możemy, wiesz. No to fajnie, no to chodzi, tylko... Czekaj, bo ja bym teraz to odznaczył. Prepare. Aha, będzie nam teraz wyszukiwało graczy. Jeszcze czterech. Jeszcze dwóch, ale na kim nam dwóch? A nie da się tego... Nie możemy sami? Aha, gra niebawem się rozpocznie. Co? Aha. Pewnie okay. Znalazło dwóch takich... Gości. No nie, no i dlatego właśnie chciałem szukać całą czwórkę. Żeby nie było czegoś takiego. No. Ale też dam radę. A ile jest do wygrania? Chyba tam bodajże 4 punkty umiejętności no. I 3 jakieś nagrody takie dla nas. To spoko. Coś do wyposażenia pewnie. Czekaj, jest oczekiwanie na innych graczy. Tak trochę to dziwnie wygląda. Mi też pisze, że oczekiwanie na innych graczy i mam włączony dźwięk z gry. Aha, ja mam włączony. Zobaczymy, czy to w ogóle zadziała, czy to przejdzie. No. Ale pierwsze 20 minut to naprawdę... O! Paris, o jest. 1792. The city is starving. Red, please, get back! Get back! Widzisz tą kapsenkę? No, widzę. Aha. Food was coming into Paris, and then somehow disappearing on the market. Yeah, food. Hallelujah. Templars. Fortunately, someone decided to follow the food chain. Barrowind and Maricor, taking matters into her own hands. Let's tell the royals that our families must eat too. The demonstration started out peaceful, but became violent as people got desperate. Let's kill these bastards! Paris turned on itself. Citizens rioted, accusing merchants of hoarding food. All I had to do was guide them. The riots kept the people angry and the city unstable. Exactly what the Templars wanted. Fight their port and secure the food supply. No, ale co my mamy zrobić? Nie. O luju! Jakiś nerdów nam znalazło. Maricor sent the assassins a message. Yes. She went after the Templars. Dobra, you need to catch up to her. Gdzie ty jesteś? Ja jestem fioletowym. Aha. Mamy za nim iść, okej. Okay. Ja nie mogę. Pomyśl sobie tak w czwórkę iść. No mówiłem, chciałem całą ekipę znaleźć, ale jeden musi mieć poniedziałek grę, a ostatniego nie mogę znaleźć, bo kurde, nikt już nie chciał. Chwyć się. No. Okej, okay, biegnę tam. Jak w czapę zebrał. Doskoczę? Uhu! Ło, doskoczyłem. Jak on się tu wywija na tym dachu? Skacz! O kurde. Jest tu. W pizdu ludzi przyszło. Ja tu walczę ostro. Jakie tu nerdy są. Cholera. Jaki ciur zabija ich na kilka hitów? No wchodź tam do tego okna jego. Panie, że on tu bada coś.
No, rusz dupę. Czekaj. Ktoś tu chyba jeszcze jest. Mam wrażenie. Oluju, strzelił do mnie. Dobra, on go już tam zabił. Niech ten konflikt się zakończy, bo... Okej, okay, zaraz będzie. Zaraz będzie. Okej, okay, on go zabił. Dobra, badam to. Znalazłam jedzenie, jest pod 13. Co? What? What? Dobra, biegnie. Czemu się nie ruszasz? Tego dosyć nowego. Dobra. Dobra, podnoszę. Biegnę. Oluju, ile tego wszystkiego jestem. Idziesz? No idę, idę, idę. To ja tu jeszcze pomiluję. Ała! Ale że mi czerep zebrał. No właśnie, widzę. Ale żem w czerep zebrał. Czemu mam rangę ucznia? Jakiej racji? Dobra. Dupie. A teraz trzeba się tam dostać. Kurde. Ale powiem ci, że to nie jest to samo wykonywać misję jeszcze z obcymi. Jak on skoczył? Ale to jest dobra alternatywa dla, wiesz, dla osób, które na przykład chciałyby same, no nie? W takim sensie, że nie mają z kim zagrać, a chciałyby sobie pograć z kimś. No dokładnie. Jest to jakaś alternatywa w dalszym ciągu. Niewielka, ale jest. A tam, wiesz, mam wyrąbane na tych randomów. No. Jeb, jak na niego skoczyłem. Poszło. Aha. Gdzieś to na górze musi być. W takim razie. No i gdzie to jest? To jest dziwne. Oluju, ile ja mam życia. Czekaj, idę ci pomóc. Nie, dobra, już mam, już się uleczyłem. To dobra. Czekaj, zabiję go tam. Bo przeszkadza. Oluju, on tu jest. Dobra, już go mam. A trzeba teraz czegoś bronić. Tak widać z tego wszystkiego. A, już widzę. Co? Ło! Ale mi się zrozumiał. Kogo mam zestrzelić? Tylko trzeba, trochę to jest toporne. No. Musisz wyciągnąć broń. Pomóż! Biegnę, pomóż, biegnę, biegnę. Pomóż. Jezu, gdzie ty jak jesteś? Tylko trzepacz. Na piętrze, szybko, na zdechnę. Biegnę. Nie! Nie tam! Jest taki balkon, no. Wejdziesz tam. No idź tam w bok, człowieku. Oluju. Gdzie ty jesteś? Ja jestem... Znajdziesz mnie, no. Prędko. Nie znajdę cię. Co ty robisz? Chyba nie dostanę tej pomocy. No nie, no tamten go bije zamiast mi pomóc. No pomóż! No nie, no zamiast... Nie! Zamiast mi pomóc, no ten go dobił. No i imbecyl. Imbecyl. Nie pomógł. A to luj. Oluju, ej, oni teraz mnie... Nie! Dobra, idę tam. Na szczęście. No ale no, te debilki mi nie pomogły. Coś? Ja byłem na dachu, a ty mi powiedziałeś, ja tak gdzie? No mówię, byłem w budynku, na wewnątrz, na piętrze. Nie wierzę.
Dobra, trudno, nic się nie stało. No ale tamte ciułki mi nie pomogły, no. To jest najgorsze. Widać jaka kooperacja jest. No tobie się może tam zdarzyło. O! Już ogarnąłem jak się pierwszy strzał. No, brawo. Dobra. Gdzie mamy iść? Dobra, to no, ja sobie idę. Tu wrogowie, trzeba wybić. Wybić to gówno. Czekaj, muszę wyciągnąć broń. Ała, jakżebym zebrał w powietrzu. Poszło. Tam ostatni. Dobra. O. Chyba już koniec misji, nie? Albo nie, dostałem achievementa. Dobra, idziemy za taką laską. Ja też tam biegnę za wami. I są jakieś drzwi zamknięte. Trzeba będzie się nauczyć. Albo ty się nauczysz otwierania drzwi. No. Dobra. Trzeba zabić takich dwóch zbirów. Jak on dostaje? Ja się nie widziałeś to! Co to było? O, mam wytrychy. O, to fajnie. Bo tam widziałem takie jedne drzwi do otworzenia, ale chyba nie dasz rady jeszcze. Dobra, nie narzekaj, bo wiem, że jesteś w ciąży. Dobra, biegniemy. No odsuń się, panie. O kurde, ile tutaj jest wybijania. O luju. Dobra, bombka dymna i wybijamy. Dobra, strzelcy na dachu. Nie, no takie misje to ja codziennie mogę grać. A ty już go ktoś zabił. Dlaczego wy wszyscy na dachu jesteście? Pewnie koniec misji zakładam. No pewnie tak. Aha, nowy cel, zabij templariuszy. Czyli to jeszcze nie koniec misji, okej. No jeszcze nie, no to dobrze. No bardzo, bym powiedział. Tylko oni mogliby zniknąć, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy gdzieś można ustawić, że... nie wiem... Żeby boty grały. Nie tyle boty, no... Lol, co to było? Ty by też tak lagował przez moment? Pewnie tak. Ale nie! O kurde, wracam. Ja chciałem, żeby on się chwycił, a on tak, wiesz... Już, gdzieś mi zdechł. Tu jestem, pod tobą. Moment, już. Dobra, spokojnie. Okej, dzięki. Już trzykrotnie. Każdy tak skacze, no to co? No to ja też skaczę, no i... Ale coś, twoje skoki, no niestety nie mają przejścia. No. A oni już tam zabijają. No dobra, oni niech się pozbędą, ja ci pomogłem. No dzięki. W komentarzu napiszesz. Pamiętaj, tylko skoki ja mogę robić. Które mi wychodzą, rzecz jasna. O. Czekaj, tam widzę tego templariusza. Chyba. Aha. Aha. Oni pewnie są w premade, zakładam. Ta dwójka. No.
Bo tamte ciulki mi nie pomagały wtedy, ja pamiętam. Dobra. Trzeba pomóc, mimo wszystko. Yeah. Dobra, tam kolejni do wybicia. Ale fajnie i tak to wszystko wygląda. Ja jestem ciekaw, jak długo będzie ta misja trwała. No już trochę trwa. No. Dobra. Okej, on już tam widzę, że się... No. Aha. Yeah. No! Jaki fart! LOL! Co się z nim stało? The fuck? Dobra, gdzie wy tam wszyscy jesteście? Co, on mnie zabił? To jest... Aha, już ci idę. Nie, bo tutaj są ci. O, już, może mi pomoże. No może. Albo nie. Już, czekaj. Stoję. LOL! Jak ja mam ci pomagać, ty się zbugowałeś? Tak? Tak, zbugowałeś się. Oficjalnie ci nie mogę pomóc. Aha. Mi pisze, musisz uciec z tej okolicy. Wiesz co, weź się poddaj. O, teraz idzie. A, dobra, on ci pomógł. Dobra, on ci pomoże. No, o, masz fuksa. No i to strasznego. Nie no, przez chwilę widziałem cię zbugowanego, także kurde dygotał. Normalnie jakbyś padaczki dostał. To co, musimy uciec z tej okolicy? Na to wychodzi. Łoluju! Ale fajne. Czekaj, aha, żeś zjechał sobie? Nie, jestem już na dachu. No mówiłem, żeś sobie zjechał no. Z której Gdzież? Ja już nie zjadę. Dzięki. To idziesz tu do mnie? Czekaj, no, zaraz przyjdę. Moment. Już tam wyskoczę. Jestem. Możesz iść. Dobra, idź. I czemu nie idziesz? Idę. Dobra, spinaj się, koleżko. Bonjour. Wiem, że smaczny żur. Dobra, suwaj dupska. No buu. Wiem, że kibicujecie tym brazolom, ale no buu. Chodź tu. Dobra, 3 na 4 i jeszcze jeden. I pewnie misja skończona. No, no co on się wlecze? Kurde. Ja tu jestem. Łańcuchy mu się poluzowały. Dobra, pokłócamy trochę. No co gdzie on jest, tam czekaj. Robi? Czekaj, idę po niego. On siedzi. Czekaj, nie odebrałem go z przedszkola, to go muszę odebrać w końcu, bo... A, on walczy, dlatego, czekaj, ja mu muszę pomóc. A, to ja idę, biegnę. Dobra, Jezu, ja mu podszedłem i mu fraga zagrałem. No bo się opieprzał, kurde. My tu chcemy misję skończyć, a baran, kurde, się bije, bo nie potrafi zabić jednego ciołka. Co on robi? On chce tą misję skończyć? Czekaj. Podejdę jeszcze raz do niego. No nie gadaj, że on awczy. Lol. O, dobra, ogarnął się w końcu. Nie wiem. Co on robi? Ej, tej jemu się chyba nudzi. No idźże, w końcu, kurde. Pewnie jakiś gimbus gra. Dobra. Ej, ogarnąłem, wiesz ile trzeba kliknąć tych? No. Klawiszy, żeby zabić ten? Żeby strzelić? Aha. Trzeba wcisnąć... Co? Tobie też się wyświetliło połączenie nieudane? Ale to chyba koniec misji musiał być w takim razie. No, chyba tak. Ale nie wiem. Mam nadzieję.
No właśnie też mam nadzieję, bo nagrody powinny być. No właśnie. Czekaj. Znaczy i tak było zabawnie. No. Zaraz skończymy odcinek, bo wiesz, nie chcę go przedłużać za bardzo. No, no, no. No, czy możemy jeszcze jeden nagrać? Aha, zostałem wylogowany z Uplay. Tak? Co? Połączenie nieudane. Zostałeś wylogowany. Aha. A to... Dostaliśmy to, czy nie? Czekaj. Zaraz sprawdzę w dostosowanych. W ogóle najpierw to cię muszę zaprosić, Zyno, ponownie. Aha, nie dostaliśmy nic. Ja nie mogę. No, czyli tak w sumie przewidzieliśmy, Uplay czasami może, kurde, robić niezłe, kurde, fejki. No. Ale no co z tego, i tak było zabawnie. No to ja tu mogę zakończyć odcinek, tak czy siak. Nie będziemy tu przedłużać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie takiego pierwszego odcinka w trybie kooperacji. Zobaczyliście no coś pięknego i na pewno będziecie więcej tego oglądać. Nagramy No jeszcze ja mam jest, nadzieję. no jeszcze tam nie wiem, jeden odcinek nagramy nam mało niestety. No. Trzeba tą misję sprawdzić. Dobra, to dzięki jeszcze raz wielkie. Trzymajcie się, jedność ją. No siema. Are ready to fight.